Przedstawienie swojej oferty na targach ślubnych to znakomity sposób dotarcia bezpośrednio do ich adresatów, czyli narzeczonych i ich rodziców. W niedzielę tych wystawiających się było sporo, natomiast zwiedzających hale targowe z trudem pomieściły. Targi ślubne. Raz w roku rozpoczynamy sezon ślubny w Poznaniu. Jak widać, faktycznie frekwencja dopisała tutaj, pogoda również, dlatego każda para, która szuka czegokolwiek na ślub, tak naprawdę, jest w stanie znaleźć wszystko. Mało tego, kolekcje najnowsze dla pań, jest to rewelacyjna okazja, żeby zobaczyć co nowego, tak naprawdę, jeżeli chodzi o modę ślubną. Po prostu w tym miejscu każdy znajdzie, albo już znalazł, podejrzewam, to co szuka i potrzebuje w przygotowaniach do ślubu. Przede wszystkim pokaz zienia, tak? Kolekcja już się odbyła zresztą o godzinie 12, faktycznie najnowsza jego kolekcja. Oprócz tego masa, tak naprawdę masa najnowszych rzeczy, biżuteria, pokazy, jeżeli chodzi też o muzykę, tak? No, różne zespoły pokazują, prezentują się i na wesela, i w kościele na całą uroczystość. W ciągu całego właściwie dnia jest tysiące pokazów, takich jak pokaz bielizny. Naprawdę można znaleźć wszystko. Jeśli targi ślubne, to oczywiście nie mogło zabraknąć sukien. Były pokazy. Oraz stoiska, na których każda przyszła pani młoda mogła znaleźć coś dla siebie. A dla panów młodych wybór iście męski. Zaprezentowano kilkadziesiąt wspaniałych ślubnych pojazdów. Nas zainteresował Mercedes. Przepiękny Mercedes z 50 roku, w 100% oryginalnie odrestaurowany. W 2006 roku otrzymał nagrodę za najlepiej odrestaurowany samochód zabytkowy w Polsce, przyznawaną przez Automobil Klub Polski. Przepięknie się prezentuje, przepięknie wygląda, jest po prostu prześliczny, pięknie się jedzie w tym samochodzie, jest wygodna kanapa. Jeżeli ślub, to konieczne będzie także wyjątkowe miejsce na zabawę weselną. Jak się okazuje, i tych w Poznaniu i okolicach nie brakuje. Okolica piękna nad Jeziorem Kierskim, bardzo blisko Poznania. Przy przepięknym kościółku zabytkowym, który już jest widoczny z głównej trasy, bardzo ładnie oświetlony. No i przede wszystkim atmosfera, która panuje u nas w hotelu, kompleksowe usługi, doradztwo i myślę, że ludzie będą wracać do tego miejsca. Patrząc po ilości zwiedzających, branża ślubna przeżywa rozkwit. Impreza odbywa się cyklicznie raz w roku i ściąga do Poznania coraz to większą ilość zainteresowanych.